W progu wyjścia stała śmiejąca się szeroko, zęby miała białe, dziewczyna z gołym biustem, spódniczką z hibiskusów i wieńcem kwiatów na szyi. Była zgrabna, ładna i małoletnia. Natychmiast wzbudziła entuzjazm męskiej części przybyszów, którzy wielce rozbawieni, od razu fotografowali się u jej boku, zwracając szczególną uwagę na efektowny toples. Przed barakiem czekał już wehikuł, który miał mnie zawieźć do hotelu. Była to leciwa ciężarówka z fantazyjnie dorobioną karoserią, coś między kurną chatą z liści i bambusów, a dużą psią budą. Nazywają ją tutaj Followmobil, od słowa follow. Dom spotkań o charakterystycznym dachu. Drewniana ława na boku. Nie była luksusowym fotelem, ale pozwalała dobrze rozpoznawać każdą dziurę w jezdni, skorupę każdego kokosa, każdy kamień, a tego wszystkiego w drodze do hotelu nie brakowało. To niby był hotel, ale tak naprawdę zbiorowisko chatynek na stoku dość stromej góry. Domki połączono schodami, kładkami wiszącymi mostami. W chatkach mieszczą się apartamenty. Wieje lekki wiatr, chaty trzeszczą, mostki się kołyszą, bagaże wnoszą śniadzi chłopcy, śmigający po schodach bez wytchnienia. Zasługują na przyznanie im i wymalowanie na torsie, orderu, zabieganie po schodach z walizami i plecakami. Po sforsowaniu kilku pięter w rustykalnym hotelu, ciężko przysiadłem na łóżku i zadałem sobie jedno zasadnicze pytanie: dlaczego ten kraj nazywa się Jap. Skąd się wzięła ta dziwaczna nazwa? Wyjaśnił to mój podręczny przewodnik dla turystów. Kiedy do wyspy dopływali pierwsi Europejczycy, a mogło to być w roku 1526, gdy docierał tu portugalski odkrywca Diego da Rocha, grupa wyspiarzy wypłynęła naprzeciw przybyszom, aby ich serdecznie powitać. Wiosłowali dzielnie, wspomagając się rytmicznymi okrzykami, Łab, i te okrzyki stały się następnie określeniem nazwy kraju, Jab. Jab, czyli nasza droga Alamakota na Pacyfiku, została ponoć zasiedlona około 200 roku naszej ery i prawie natychmiast zaczęła używać określenia imperium. Nie bezpodstawnie. Japajczycy pływali po oceanie, docierali aż do Marianów północnych i dalekich wysp na wschodzie, lecz nigdzie nikogo nie podbijali zbrojnie. Ich siłą była magia. Na pokładach zawsze byli obecni czarownicy zdolni wywoływać lub hamować opady deszczu, zwalczający choroby, panujący nad huraganami. W zamian wodzowie rozmaitych wysp i wysepek sowicie opłacali się przybyszom, podziwiali ich magiczną moc, a przybysze odnosili wiele korzyści, nigdy nie uciekając się do aktów przemocy, bo przecież żaden z nich nie miał ochoty walczyć w obronie swoich kur. Za wniesienie walizek do mojej chaty na górze usiłowałem dać dolara, spotkałem się z grzeczną odmową. Ludzie z Japu nie przyjmują napiwków, co czasem zdarza się i na innych wyspach Pacyfiku. Może chłopak czekał, aż mu podtoczę wielką kamienną monetę? No właśnie. Już na lotnisku widnieje napis Witajcie w Jap kraju kamiennych pieniędzy. Od setek lat tutaj, poniekąd i na Palau, posługiwano się kamiennymi pieniędzmi, które tu nazywane są rai. To duże lub wręcz ogromne i ciężkie koła z kamienia, którymi płacono za usługi, kupowano domy i żony. Do dziś nie rozumiem. Jak można było coś takiego wymyślić? Przecież pieniądz jest przedmiotem, którego się na co dzień używa, nosi przy sobie w portfelu czy portmonetce, komuś przekazuje lub od kogoś odbiera. Okazuje się, że te monety, czy jak kto chce, kamienne banknoty, składowane są w bankach, czyli leżą lub stoją oparte o płoty i domy, jeżeli domy akurat mają ściany, w wioskach. I zmieniają właścicieli, nie zmieniając miejsca składowania. Przy okazji, podobno do dziś nie udało się ustalić, próbowali to robić Niemcy, z jakiego rodzaju kamienia produkowane były te pieniądze być może z aragonitu. Pojechałem do wsi Kadaj samochodem chatą. Aby przejść się aleją wytyczoną japijskimi pieniędzmi, kamienne koła różnej wielkości i wagi, wszystkie z otworami w środku, prezentowały się imponująco. Było ich kilkadziesiąt, pełniły rolę jakby banknotów w sejfie. Skądinąd wiedziałem, że kamiennych pieniędzy jest na wyspie kilkanaście tysięcy, mniej więcej tyle, ilu jest mieszkańców, że mają one po dwa. A nawet trzy metry przekroju i niekiedy ważą tonę lub więcej. Po wykonaniu serii zdjęć wróciłem do samochodu chaty i popatrzyłem na jego koła. Przyszła mi nagle myśl, że pasowałyby do niego niektóre składowane we wsi kamienne pieniądze. Auto wyglądałoby jak znany z kreskówek pojazd jaskiniowców. Kierowca uruchomił silnik z pewnym trudem, a ja. Wspomniałem Alamakote i jej króla kwater nostra, który w czasie podróży służbowych używał fregaty na kółkach popychanej wiatrem albo holowanej przez nadwornych hulajnożników. Na trasie hotelu siedziało dwóch panów w sile wieku, popijali bliżej nieokreślone płyny. Poznaliśmy się, byli to gubernator wyspy Robert Ruecho oraz lokalny wódz, o trudnym do zapamiętania nazwisku. Odbyła się krótka rozmowa w konwencji dziennikarskiego wywiadu i to bez kpinek i żarcików z mojej strony. Jaka jest przyszłość państwa Jap? Naszym najważniejszym celem jest rozwój turystyki. Jap istnieje i będzie istnieć dzięki finansowej pomocy Ameryki. Tak. Nasza finansowa zależność od Ameryki jest duża, ale poza tym rządzimy się zupełnie samodzielnie. Stolica Federacji znajduje się na wyspie Ponpei. Tam zapadają decyzje. Jakoś się dogadujemy. Największą atrakcją Japu są kamienne pieniądze. Czyż nie jest to wielka atrakcja? Czego najbardziej obawiają się mieszkańcy wyspy? Wysp mamy w sumie 134, nie licząc czterech największych, gdzie się właśnie znajdujemy. Najbardziej boimy się tajfunów. One potrafią całkowicie zdmuchnąć nasze mniejsze, płaskie, przeważnie wysepki, wygolić wszystkie drzewa. Na szczęście większość tajfunów przechodzi bokiem. Pytanie do siedzącego obok Chifa. Czy to prawda, że ludność Japu podzielona jest na kasty? Szanujemy tradycje. Podobno w wioskach są obszary, na które nie wolno wkraczać kobietom. Szanujemy tradycje. W obawie przed jednostajnością kolejnych odpowiedzi, ceremonialnie żegnam obu dygnitarzy i idę na poszukiwanie lokalnych kuriozów w miasteczku stolicy Kolonia i poza nią. Liczę na coś przypominającego rezerwat zepsutych zegarków w Almakocie. Ale poza pojedynczymi i grupowanymi w większych ilościach kamiennymi pieniędzmi niczego takiego nie ma. Państwo jest małe, zamieszkane w sumie przez około 12 tysięcy ludzi, z czego 70% skupiło się w japie właściwym, czyli na czterech połączonych mostami wyspach: Jap, Map, Tomil Gagil i Rumung. Czas na krótkie wyjaśnienie jak wyglądają całe sfederowane stany Mikronezji. Każda z czterech części tego kraju ma trochę inny charakter. Jap i Chuuk kultywują tradycje. Mieszkańcy Chuuk wierzą w duchy, których siedzibą są góry. Kosrae należy do wysp najdalszych od świata cywilizowanego, wreszcie Pompeii, Primus Inter Pares gdzie zainstalowano nową stolicę federacji wysp pod nazwą Palikir. Wszystkie cztery państewka stanowią część wysp karolińskich. Wszystkie przeszły kolejno przez ręce Hiszpanów, Niemców, Japończyków i Amerykanów. Teraz mają skłonność do samodzielnych decyzji, niekiedy zadziwiających Waszyngton. Na przykład wśród wysp Pacyfiku FSM Utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Pekinem, inne państwa wybrały wymianę dyplomatyczną z Tajwanem. Dziwny twór administracyjny, rozsiany po oceanie, różniący się geograficznie i kulturowo tak naprawdę, zjednoczony jest głównie też niezupełnie klimatycznie. Susza lubi spadać na całe państwo. Monsuny też sprawiedliwie obdzielają wszystkie wyspy. Może tylko w Pompeji deszcz lubi padać uparcie niż gdzie indziej. Ludzie są wszędzie podobni, to znaczy, znamy to z wrażeń pana Kleksa. Alamakotańczycy należą do pięknej rasy. Kolor skóry mają jasnokawowy, włosy ciemne, zgadza się, ale z pewną poprawką dla wysp melanezyjskich i polinezyjskich, a także niektórych mikronezyjskich. Bywa, że ludzie mają tam skórę ciemniejszą niż w Afryce – czerń absolutna na niektórych północnych wyspach Salomona, m.in. na Buala, lub białą, jak we Francji czy Danii, Guam, Mariany Północne, niektóre wyspy Kiribati. Obywatele federacji, których jest około 120 tysięcy, często mają trudności z porozumieniem, mówią ośmioma językami – na ponpei dziękuję znaczy kalangan, na kosrae to samo słowo brzmi kulo, w czuk kiniso, w Kamagar. Na szczęście istnieje jeszcze język angielski, więc zawsze jakoś można się dogadać. Poza językiem. Japajczycy nie wydają się chętni do przyjmowania obyczajów świata cywilizacji. Są wierni własnemu sposobowi życia. Ubierają się w swoje tkaniny z lokalnych włókien, hibiskusowych i bananowych, lub po prostu nie ubierają się od pasa w górę. Kobiety noszą lawa-lawa, mężczyźni przepaski na biodrach thu. Wesoły szef mojego hotelu kilka razy proponował mi zorganizowanie sesji fotograficznej z udziałem urodziwych dziewcząt. W końcu udało się. Deszcz padał gęsty, pomimo to dwie dziewczyny i jeden chłopak ustawili się w ogrodzie, pozując mi do zdjęć. Panienki dyskretnie obnażały swoje całkiem obfite biusty. Zapytałem o ich wiek. Ach, jedna jest już dorosła, ma czternaście lat. Ta druga, moja córka, ma jedenaście. Na zajutrz w którymś sklepiku zobaczyłem obrazki z portretami bardzo ładnych pań. Wszystkie prezentowały się topless. Pomyślałem, powinni w JAP otworzyć muzeum dam bez biustonoszy. Miałoby murowane powodzenie u turystów. W Alamakocie założyli nadymalnie rybich pęcherzy. Zakład przecierania królewskich okularów, wystawę obrazów z życia drobiu, malowanych przez wybitnych ptaszystów. Dlaczego miałoby nie być w wyspie muzeum skąpo ubranych pań? Japajczycy polecają oględziny wszystkiego, co skupiło się na czterech głównych wyspach, a zwłaszcza w pobliżu zatoki Czamorro. Zapraszają także na swoje zewnętrzne. 11 atoli i 4 wyspy, z czego większość jest zamieszkana. Odległe są od siebie po kilkaset, a nawet tysiąc kilometrów jak z Japu do Satawalu, czyli prawie jak z Warszawy do Paryża. Kto szuka zamieszłych czasów materialnego i społecznego, piętna sprzed stu i więcej lat, ten powinien popłynąć na któryś z odległych atoli i wysp. Woleai, Uliti, Lamotrek, Ifalik, Satawal, Fais i inne. Są atole zamieszkane jedynie przez ptaki i żółwie, które tam gniazdują. Prawie wszędzie rozciągają się koralowe rafy, szerokie plaże z białym piaskiem. Przed wizytą na zewnętrznych wyspach należy uzbroić się w dokument z zezwoleniem na eskapadę, który chętnie wydaje japońskie biuro turystyczne. Wymaga to jednak miesięcznego wyprzedzenia, bo władze muszą wcześniej zawiadomić cifa atolu lub wyspy i uzyskać jego formalną zgodę na przyjęcie gościa. Na szczególną uwagę zasługują dwa atole Woleai i Uliti. Oba składają się z licznych małych wyprysków ziemi i mają około tysiąca mieszkańców. Oba odegrały pewną rolę w wydarzeniach II wojny światowej. Uliti Amerykanie zdobyli w sierpniu 1944 roku właściwie bez walki. O tym, że z Woleai nie poszło tak gładko, świadczą liczne japońskie i amerykańskie wraki na ziemi i pod wodą. Uliti. Jest wyjątkiem wśród zewnętrznych wysp, bo ma światło elektryczne i szkołę średnią. Na Woleai natomiast panują ciemności, dosłownie, bo brak prądu i w przenośni, jako że na atolu, nie życzą sobie turystek w spodniach, ani turystów w t-shirtach. Dobrze widziany jest tatuaż młodych przybyszów, ponieważ w Woleai też tatuuje się każdy, kto może. W państwie Jap nie ma kina, są natomiast kraby namorzynowe, z którymi czasem jest kino o zmroku, wyłażą ze swych dziur i nor, strasząc wielkimi szczypcami. Z fauny należy jeszcze tylko wymienić komary, które, jak ludzie tutaj, są miłe i łagodne. Odjechałem wehikułem chatą, być może popychany wiatrem. Niestety nieholowany przez nadwornych hulajnożników. Ten brak wynagrodziła mi półnaga piękność w porcie lotniczym. Powiedziała na pożegnanie Kefel, co zrozumiałem. Zrewanżowałem się polskim do widzenia, co przyjęła bez zdziwienia. Ponpei, ocean i dżungla. Ponpei, leje nieprzytomnie. Stolica tej wyspy, kolonia, nie mylić z japońską kolonią przez C, jest uważana za jedno z najbardziej dżdżystych miast na Ziemi. Idealne warunki do wegetacji roślinnej, stąd dżungla pochodząca ze wszystkich stron do domów i ulic, krzewy obciążone kwiatami i kroplami wody. Osiem kilometrów od kolonii leży stolica sfederowanych stanów mikronezji Palikir. Krętą, gładką szosą dojeżdża się przez tropikalny las do luźno rozrzuconych budynków rządowych. Jedyne bodaj miejsce, gdzie rozciągają się idealnie utrzymane trawniki. Powstały na dawnych terenach japońskiego lotniska. Jest siedziba parlamentu, budynki ministerstw i bardzo ładny kampus trzyletniego kolegium FSM. Nietrudno dostrzec rękę zdolnych urbanistów i architektów. Kosztowało to wszystko 15 milionów dolarów. Salon w dżungli, ale też sztuczna enklawa na Zielonej Wyspie. A zupełnie blisko spływają ze skalistych wulkanicznych wzgórz wodospady tylko trochę dalej. Tyle, że trudno dostępne wznoszą się tajemnicze ruiny Nan Madol, przed setkami lat siedziba tyranów z rodu Saudeleursów kolonii zachowały się zadziwiająco dobrej kondycji stare hiszpańskie mury, wieże i bramy. Za te mury ówczesny gubernator zapłacił życiem. W Pompeji, zwanym niegdyś Ponape, wybuchła rebelia. Protestowano przeciw ostentacyjnej obecności pierwszych kolonialnych okupantów i wykorzystywaniu tubylców do wnoszenia hiszpańskich inwestycji fortecznych. Później już rozruchy powtarzały się parokrotnie. Mieszkańcy tej rozpalonej, wiecznie mokrej wyspy zasłynęli z gorącego temperamentu. Tylko agresje tajfunów studziły ataki rebeliantów. Wielki polski odkrywca i uczony Jan Kubary, który tutaj spędził wiele lat, padł ofiarą obu żywiołów klimatycznego i ludzkiego. Stracił wiele ze swojego dorobku, uznał, że nie ma po co żyć. Uzbrojony w skąpą wiedzę o wyspie, pobiegłem pewnego dnia do seminarium jezuickiego i wybitnego człowieka mikronezji, ojca Francisa Hezela. Gnany nadzieją, że mi tę wiedzę poszerzy. Hezel mieszka tu od 40 lat, jest autorem wielu książek o problemach i sprawach wyspiarskiego świata. Stworzył wspaniałe archiwum i bibliotekę. Takiego zbioru archiwalnych fotografii może pozazdrościć. Pompejskim Jezuitom każde miasto i każde państwo. Starannie udokumentowany jest okres niemiecki, japoński i oczywiście amerykański na wyspie. Szokują zdjęcia z dwóch ostatnich wojen, fotografia ofiar wielkiego głodu, portrety bohaterów rebelii japońskich i amerykańskich wojskowych. Kolekcja dokumentów dotyczących rozmaitych wydarzeń historycznych na Pacyfiku ze szczególnym uwzględnieniem pontei. Ojciec Hezel jest znawcą historii i obyczajów ludu Mikronezji. Sam siebie nazywa optymistycznym pesymistą. Interesuje się przeszłością, ale najbardziej obchodzi go przyszłość. Czy państwa Mikronezji nie są trochę sztucznym zlepkiem? Pytam. Wiele państw na świecie zaczynało jako sztuczne zlepki, odpowiada kapłan z uśmiechem. Tylko czas i wspólna wola mogą doprowadzić do poczucia społecznej solidarności. Czy ta wola już powszechnie istnieje? Świadczy o tym choćby preambuła do konstytucji sfederowanych stanów mikronezji. Czytamy w niej: Znając wojnę, mamy nadzieję na pokój. Będąc kiedyś podzieleni, pragniemy jedności. Będąc podbitymi szukamy wolności. Zagubienie w przestrzeniach oceanu nie sprzyja bodaj spójności, tworzeniu się narodowej tożsamości. Morza nas jednoczą, niedzielą to także słowa konstytucji. Gdzie więc wspomniany przez ojca pesymizm. To są wszystko, Afirmujące rzeczywistość twierdzenia optymisty zauważam. Hezel przyznaje, że są i cienie, które on sam wielokrotnie dostrzega na wyspach. Lęka się na przykład o nieprzerwaną ucieczkę mieszkańców do innych bogatszych rejonów świata. Bezrobocie nie maleje, a poziom wykształcenia pozostawia wiele do życzenia. W ciągu ostatnich piętnastu lat wyemigrowało 40 tysięcy obywateli Federacji. Jedni wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, inni po naukę. Jako znawca obyczajów jezuita dostrzega też nie zawsze mądre trwanie przy instytucjach i nawykach sprzed wieków. System klanowy ma godne uwagi korzenie, ale powoli staje się anachronizmem. Niektórzy chiefowie uzurpują sobie nadmierną władzę. Pomimo wszystko stare tradycje stanowią także siłę, zwłaszcza na wyspach Jap i Czułk. Zagrożeniem jest alkoholizm. Już wiem, że symbolicznym wyznacznikiem i drogowskazem Pompeji jest wystająca nad oceanem skała Sokes, zwana też diamentową głową mikronezji. Często pomaga statkom wpłynąć do pompejskiego portu. Jest głównym motywem fotografii robionych przez turystów. Lecz dla Hezela, ciekawsze. Od pocztówkowych obrazków są osobliwe obyczaje wyspiarzy. W czasie długiej rozmowy, wyraźnie ucieka od tematów związanych z przyrodą, klimatem, a nawet polityką. Jest bliski ludziom w tym kraju. Od wielu lat stara się zrozumieć ich mentalność i filozofię życia. Kapłan opisuje trwające cztery dni ceremonie pogrzebu, relik. Ciało zmarłego musi być, bez względu na wysoką temperaturę, pogrzebane w ciągu jednej doby. Zbieranie pieniędzy, odbieranie podarunków, przeważnie w postaci prosiąt, psów, a także lokalnych delikatesów taro i jamu. Przez niemal cały czas wyśpiewuje się lamenty, popija, sakał, płyn o lekko-narkotycznym działaniu, wytworzony na bazie korzeni rośliny pieprzowej. Podobnie napoje, Zawsze o charakterze rytualnym są znane pod różnymi nazwami, także na pozostałych wyspach, między innymi na Fidżi, jako kawa. Wszystkie zwyczaje kulturowe i religijne kopiują się na wyspach Mikronezji i wykazują podobieństwo na licznych archipelagach Melanezji i Polinezji. Pomimo zmian narzuconych przez chrześcijaństwo, antropologowie dopatrują się w uroczystościach pogrzebowych kwintesencji, Tradycji obyczajowych. Prowadzi to podobno do demonstracji układów społecznych, na pierwszy plan wysuwa się autorytet czifów. W Pompeii mówi się o obowiązującym obecnie podwójnym systemie wodzowskim czyli dokładnie o tym, co na innych wyspach, między innymi w Palau, oceniałem jako przejawy swego rodzaju schizofrenii. W sposób demokratyczny ludzie wybierają wyższych urzędników, ale stosują się do reguł od wieków ustalanych przez hierarchię czifów. Czy nie dochodzi do konfliktów między przedstawicielami dwóch różnych formacji władzy? Pytam ojca Hezela. To się zdarza. Dlatego ludzie chcieliby utrzymywać swoich czifów możliwie daleko od nowoczesnej areny politycznej. Co nie zawsze się udaje? Tak, ale obowiązuje, przedziwna zasada, którą przybysze z Ameryki czy z Europy z trudem pojmują: osoby wybrane i mianowane na urzędowe stanowiska zasięgają opinii tradycyjnych wodzów i w pełni je respektują. W Jap, ale też na wyspach Kosrae i Ponpei przeciw Cifa uniemożliwia kandydatowi na ważne stanowisko objęcie proponowanego urzędu. Gubernator, członkowie rządu, wysocy urzędnicy realizują swoje programy, planują inwestycje, podejmują istotne decyzje. Co sensownego mogą tu mieć do powiedzenia tradycyjni wodzowie klanowi czy plemienni? W razie sprzeciwu z ich strony rządowe czy municypalne plany diabli biorą. Ta hybryda ustrojowa, powszechnie istniejąca w mikronezji, zdaje więc egzamin. Autorytet chiefów dyktuje bieg spraw życiowych w bardzo szerokim zakresie. Deszcz wciąż padał, gdy opuszczałem jezuickie seminarium. Niebo przykrywały ciemne chmury. Na drodze prowadzącej do śródmieścia nie było kałusz, woda wsiąkała w ziemię szybko i bez śladu. Ulicą Jakipa. Doszedłem do szerokiego skweru, gdzie wznoszą się pozostałości starych hiszpańskich murów. Tutaj słyszałem, miał stać pomnik Jana Kubarego, ale nikt go nigdy nie widział i o nim nie słyszał. Mówiono też o tablicy upamiętniającej odkrywce przytwierdzonej niegdyś do hiszpańskiego muru, ale i tablicy nie widać. Ulica Ochmine. Doprowadza mnie do cmentarza, który nawet teraz nazywa się niemieckim, założonego w latach 1899-1914, kiedy Niemcy gospodarzyli tutaj po zakupieniu wyspy od Hiszpanów. Na tym cmentarzu znajduje się grup Kubarych, ojca i syna. Jan Kubary, zapewne w akcie desperacji, po klęskach życiowych. Zastrzelił się podobno z broni długiej w miejscu, gdzie pochowany był syn. Nieco dalej, przy ulicy Laid, w części rezydencjalnej miasta, można zobaczyć ślady masowego grobu sokeksów, straconych przez okupanta rebeliantów pompejskich. Woda jest wszędzie na wyspie. Tropikalne lasy mają idealne warunki egzystencji. Ogromna część drzew moczy nogi w wodzie. To namorzyny. One z kolei stanowią idealne środowisko bytowania licznych ryb i nieznanych gdzie indziej roślin. Ponieważ systematycznie podnosi się lustro wody oceanu, rafy koralowe zaczynają cierpieć i umierać, zwiększają się natomiast obszary lasów namorzynowych. Deszcz wzbogaca spadające z bazaltowych skał wodospady. Jeden z największych z nich, Kepirohi ma 22 metry szerokości, kosztował mnie nieco wysiłku. Ścieżka wzdłuż strumienia, teraz rwącej rzeki, była pokryta głównie dużymi, obłymi kamieniami, dokładnie tego dnia zamoczonymi i oślizgłymi. Trzeba było się uprzeć i zrezygnować z suchych nóg, aby w końcu doczłapać do wielkiej kaskady i sporego basenu u jej stóp. Jak wszystkie cztery państwa mikronezyjskiej federacji, także Pompeji jest obsypane chmarą mniejszych wysp. Gdyby ojciec Hezel bliżej interesował się etnografią, opowiedziałby mi może o dwóch uroczych atolach zamieszkanych przez polinezyjczyków. Nukuoro i Kapingamarangi. Także na głównej wyspie istnieje w okręgu Porakiet mała polinezyjska osada. Są to ludzie gościnni, weseli, różnią się od mikronezyjczyków wyglądem, językiem i obyczajami. W Pompeji ktoś powiedział mi, że atole to niebo Pacyfiku, że warto tam popłynąć i zostać na zawsze. Żeby było jeszcze dziwniej, w pobliżu głównej wyspy, gdzie ciągle leje deszcz, te polinezyjskie wysepki cierpią z powodu długich okresów dotkliwej suszy. Wieki upłynęły, nim Europejczycy dotarli do setek wysp i atoli mikronezji, poznali ich specyfikę i tajemnice. Do dziś niektóre wysepki są odcięte od świata. Mało kto widział tamtejszych rybaków, nocą łowiących latające ryby przy blasku łuczywa, przytwierdzonego do chybotliwych kano. Rybacy stoją w łodziach z siatkami do których chwytają zwabione światłem ryby, ponieważ na łodziach trudno ustać w pozycji wyprostowanej, ich ewolucje nazywa się tańcem. Istnieją podstawy, aby stwierdzić, że pierwsi mieszkańcy Pompeji przybyli z Melanezji. Byli całkowicie samowystarczalni. Budowali domy na platformach z palm kokosowych i drzew chlebowych. Pożywienie przygotowywali w piecach ziemnych. Byli podzieleni na klany, zamieszkujące ściśle określone terytoria. Dzieci wychowywano wspólnie. Wieczorami zbierano się w domu cifa, gdzie raczono się sakołu. Tylko u wodza wolno je było pić, tylko on mógł posiadać konieczne do ścierania korzeni kamienie. Współczesnym turystom wręcza się broszury z kulturalnymi refleksjami. Tam informuje się ich, o królewskiej dynastii Saudelersów, którzy władali tym krajem na końcu świata przez blisko tysiąc lat. Wymienia się nazwy pięciu prowincji, na które niegdyś podzielono rajski ogród i które istnieją do dnia dzisiejszego. W Pompeji ukazuje się pismo przypominające nasze gazetki szkolne. Jego tytuł? W Castle Hilli, czyli coś w rodzaju serdecznego pozdrowienia. Zawartość bieżącego numeru gazety jest uboga, ale dwa teksty zasługują na uwagę. Jeden omawia przygotowania do budowy nowej drogi przez namorzynowe moczary i związanej z tym konieczności wycięcia cennych drzew, w tym rzadkiego drzewa o nazwie K. Tekst drugi jest zestawieniem nazwisk osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni naruszyły prawo przestępstwa raczej niewinne prowadzenie samochodu bez prawa jazdy palenie marihuany picie alkoholu w wieku poniżej 21 lat zakłócenie porządku publicznego i jeden przypadek kradzież dolarów Japoński menadżer hotelu komentuje gdyby w japońskim mieście wielkości Pompeji popełniano tyle zbrodni w ogóle nie zamykalibyśmy drzwi na klucz. Japończycy nie dają za wygraną. Rządzili tym krajem 30 lat od pierwszej do drugiej wojny światowej i narobili sporo spustoszeń. Ameryka odesłała ich po swoim zwycięstwie do domu, teraz wracają. Nie tylko jako turyści, ale też jako właściciele i menadżerowie hoteli, restauracji, sushi sklepów, zakładów usługowych. Także Chińczycy wydają się wielce ekspansywni. We wspomnianym numerze gazety w Castle He, dwie pełne kolumny zajmuje ilustrowany tekst o chińskich przygotowaniach do wystawy światowej w Szanghaju mającej się odbyć w 2010 roku. A sekretarz spraw zagranicznych FSM Sebastian Anefal Załącza serdeczne gratulacje z okazji 54. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Ponieważ obserwowałem aktywność Chińczyków na innych wyspach Pacyfiku, gdzie są zamożną i świetnie zorganizowaną grupą narodową, nie wątpię w ich sukcesy także w tym kraju. Zastępca szefa misji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Tom Hasek. Mówi mi uspokajająco: W Mikronezji istnieje wyraźna granica przejmowania własności przez obcych. Sprzedaż, ale i utrata ziemi w innej formie traktowana jest jak śmierć. Człowiek, który na wyspach nie ma ziemi, jest nikim. Warto dodać, że ziemia w Mikronezji jest dziedziczona i przekazywana w systemie matriarchalnym, a mężczyzna wchodzący do nowej rodziny poprzez orzenek niejako ceduje swoje dobra na małżonkę. Pewien Europejczyk w Palau zauważył w związku z tym, kobieta decyduje o dobrach materialnych, ale mężczyzna i tak ją bije po pijanemu. Co ciekawe, Chińczyków w Mikronezji Mało kto się boi. Istnieją natomiast obawy, że wolne stowarzyszenie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki może doprowadzić do trwałej utraty niepodległości. Józef Urusemal, nowy szósty z kolei prezydent z federowanych Stanów Mikronezji, oświadczył podczas uroczystości inauguracyjnych: Pozwólcie, że zapewnię Was, iż nasza suwerenność nie jest zagrożona w wyniku statusu wolnego stowarzyszenia z Ameryką. Przeglądam w gazecie tabele przypływów i odpływów, bo od nich uzależniona jest wyprawa do Nan Madol, tajemniczej Wenecji Pacyfiku. Dokąd pełen emocji się wybieram. Nad miastem Pompeji znowu wiszą czarne chmury, znów leje. Pompej II Wenecja Pacyfiku. Wiemy na ogół, czym jest Akropol, czym Rzymskie Koloseum, a nawet Machu Picchu. Lecz mało kto słyszał o istnieniu starożytnego, może ściślej średniowiecznego miasta na Oceanie Spokojnym Nan Madol. Ze zdumieniem dowiedziałem się pewnego dnia o niesamowitej ruinie, która w stanie pełnej użyteczności musiała być kiedyś unikatem na kresach kuli ziemskiej. Nie miała oczywiście nic wspólnego z antyczną przeszłością wybrzeży Morza Śródziemnego czy z bliższymi sobie pomnikami kultury azjatyckiej. Kilka dni łaziłem po dżunglach Pompeji, po kolonii i Palikir, a moja myśl uciekała nieustannie do Nan Madol, o którym już coś niecoś wiedziałem. Przez cały czas powtarzałem sobie pytanie, komu przyszło do głowy tworzyć podobny obiekt na oceanie. Dlaczego zdecydowano się na ucieczkę z dużych wysp? Planowana przeze mnie wyprawa do Nanmadol mogła być łatwa, gdyby świeciło słońce i nie kaprysił ocean. Tymczasem padał deszcz, a od północy nadpływała krótka, złośliwa fala, która miotała mną po pogładzie motorówki. Niektórzy nazywają ten punkt Wenecją Pacyfiku, bo przy wysokim stanie wody można w kanały osady wpływać łodzią. Kiedy woda opada, każdy przybysz musi dobić do brzegu jednej z wysp lub wału ochronnego i stamtąd iść ścieżkami wzdłuż murów, przeskakując po kamieniach, brnąc w płytkich lub do głębokich kałużach. Przemykając się wśród zarośli i pojedynczych drzew. To właśnie stało się też moim udziałem. Czas teraz na wyjaśnienie. Nanmadol składa się z 92 przed wiekami zbudowanych przeważnie z bazaltu, sztucznych wysepek. Miasto Forteca, bo w takiej roli jest ten dziwny obiekt, pomyślany, przylega dość blisko do dużej wyspy Temwen. Jest właściwie kontynuacją większego lądu, ale za sprawą izolacji, oczywiście świadomej, w postaci szerokiego pasa wody, stanowi jednak odrębny, miniaturowy archipelag. Ten zaskakujący, wręcz niewiarygodny w rejonie oceanii relikt odległej historii dopiero teraz ma szansę przebić się do świadomości milionów ludzi na świecie. W 1986 roku umieszczono go. Na amerykańskiej liście narodowych wyznaczników historii US National Historic Landmark. Może dziwić, że Stany Zjednoczone do tego stopnia uznają część suwerennej federacji państw Mikronezji za swoje terytorium. W początkach lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia Nan Madol został nominowany na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Jako pierwszy chyba obiekt kulturowy na wyspowych obszarach Pacyfiku. Kiedy i jak powstał Nan Madol, komu służył, jak to bywa z wczesnym średniowieczem, sprawy nie są do końca jasne. Brakuje bowiem dokumentów i trzeba opierać się na przekazach ustnych, a nawet powoływać na legendy. Poważne badania archeologiczne rozpoczął tutaj w 1899 roku Krystian, a kontynuował je w latach 1908-1910 niemiecki uczony Paul Hambruch, członek ekspedycji Tileniusa. Oni pierwsi ustalili, czym było to tajemnicze miejsce, jaką funkcję pełniło Najważniejszych kilkadziesiąt wysepek, i nawet jakie nosiły nazwy. Amerykanie zorganizowali następnie cztery badawcze ekspedycje pod auspicjami Instytutu Smithsonian z Waszyngtonu, opracowali dokładne mapy dla ustalenia wieku obiektów, użyli radioaktywnego węgla i skonstatowali, że budowa Nan Madol rozpoczęła się w latach 1200-1200. 85 naszej ery i trwała przez około 200-300 lat. W Ponpei zdobyłem dwie lokalne broszury o Nan Madol. Wynikało z nich, że przez kilkaset lat było to religijne, społeczne i polityczne centrum wzniesione przez królewską dynastię Saudelersów, którzy stąd przez pięć stuleci rządzili dzisiejszą dużą wyspą Ponpei. I jej otoczeniem ściągali kontrybucje, rabowali, zabijali. Do historii przeszli królowie znan-madol, a doliczono się szesnastu monarszych pokoleń jako władcy absolutni i wyjątkowo okrutni. Straszne były rządy niejakiego sakon mwehi, który z niezwykłą dociekliwością badał każdego, kto przybywał do miasta z zewnątrz. I jak w państwie policyjnej dyktatury z góry był podejrzany. Król Rajpfin right Loco zasłynął jako koneser ludzkiego mięsa. Dotychczas sądziłem, że monarchia jako ustrój mogła w te strony dotrzeć w XVIII- lub XIX wieku, jeżeli w ogóle. Byłem przekonany, że przedtem były to obszary rządzone przez cifów, wodzów, kacyków plemiennych. Morze szamanów i innych osobników bliżej nieznanej oceanicznej kultury. Królestwo Nan Madol upadło po prawdopodobnie ataku bojowników z wyspy Lelu, będącej dziś częścią federalnego państwa Kosrae, gdzie istniało inne, nieco późniejsze królestwo, ze znacznie łagodniejszymi niż w Madol władcami. W 1628 roku Flota 333 łodzi przypłynęła od strony Ponpei pod wodzą znanego podobno z dzielności człowieka z Kataru i położyła kres absolutystycznym rządom Saudeleurców. Przez nieokreślony czas zdobywcy z Lelu zajmowali starożytne miasto Nanmadol, podobno wtedy gęsto zaludnione i z nieznanych przyczyn opuścili je. W każdym razie Pierwsi chrześcijańscy misjonarze, którzy wylądowali tu w połowie XIX wieku, nie spotkali w mieście żywej duszy, natomiast spisali opowieści starych ludzi z Pompeji, którzy dawnych mieszkańców Nanma Dol jeszcze pamiętali, a nawet byli z nimi spokrewnieni. Jeszcze w początkach XX wieku grupa osób podjęła krótką próbę zamieszkania w mieście fortecy. Wiadomo też, że na sąsiedniej wyspie Temwen żyje potomek ostatnich władców miasta Między, bo to oznaczają słowa Nan Madol i cieszy się tam powszechną estymą. Koniec części piątej.